2021 roku w miejscowości Nowy Świat nieopodal Leszno doszło do dwóch śmiertelnych wypadków drogowych. Sprawca jednego z nich usłyszał właśnie wyrok, drugiemu przedstawiono akt oskarżenia. Trwa budowa 6-oddziałowego przedszkola w Zaborowie. Nowa siedziba zlokalizowana jest tuż obok szkoły podstawowej nr 4. Kolejny już program lekowy ruszy niebawem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie. Tym razem będzie to prowadzone na oddziale neurologicznym leczenie dystonii ogniskowych i połowicznego kurczu twarzy. Trwa 25. konkurs Balkony ozdobą Leszna. Otrzymaliśmy już pierwsze indywidualne zgłoszenia z ulicy Machnikowskiego i Dożynkowej. Można składać wnioski o świadczenie za pomoc uchodźcom nieposiadającym numeru PESEL. W nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie coraz więcej się dzieje. Na najbliższe dni przygotowano szereg propozycji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Od środy do soboty w Lesznie trwać będzie piłkarskie święto Mistrzostwa Świata drużyn polonijnych Leszno 2022.